dbałość o wodę, a tym samym poznawanie obszaru, który się zamieszkuje, stanowi temat zajęć dydaktycznych prowadzonych w tutejszych szkołach podstawowych. Pod koniec roku szkolnego uczestniczyliśmy w jednej z takich lekcji. Moi drodzy, pytanie pierwsze. Na terenie jakiego obszaru chronionego jesteśmy? Jak się nazywa nasz park? Kto wie? Powicki Park Krajobrazowy, tak. Najważniejszym walorem Powickiego Parku Krajobrazowego są oczywiście wody, jeziora. Ale na pewno zauważyliście, będąc na wielu kąpieliskach, że tej wody z roku na rok ubywa. Chciałabym, żebyście sami zaproponowali różne sposoby oszczędzania wody. Co my możemy zrobić, żeby ten zasób, jakim jest woda w przyrodzie, żeby pozostał nie tylko dla nas, ale dla kolejnych pokoleń? Może jakieś macie propozycje? Możemy zakręcać krany przy każdym użyciu wody. Można na przykład rezygnować z mycia naczyń na zmywarkę, bo zmywarka jest dokładniejsza i mniej wody na pewno zużyje. Można na przykład przykrywać swój basen, żeby woda nie wyparowywała. Możemy też oszczędzać poprzez na przykład mycie naczyń, ale jak już naczynia umyjemy i woda jest mniej więcej czysta, to możemy podlać ją na przykład ogród. Wasze wypowiedzi były bardzo ciekawe. Zaskoczyliście mnie swoimi propozycjami, które naprawdę były propozycjami. Jeżeli je zastosujecie, to duży zasób wody oszczędzicie.